Już niebawem, 5 października, dekalog twojej osobistej przemiany. Po pierwsze, to nie twoja wina. Zaczynamy cykl krótkich, intensywnych, dwugodzinnych warsztatów. Od warsztatu pod tytułem Po pierwsze, to nie twoja wina. Moja znajoma pisze, że no, oczywiście to dobre przesłanie, ale w kółko słyszy, to nie moja wina, odczep się ode mnie, nie mogłem tego zrobić inaczej, przecież zrobiłem. To nie moja wina, to nie moja wina, to nie moja wina. I że to ją bardzo frustruje, bo ktoś ewidentnie popełnia błąd, a do tego błędu się nie przyznaje i mówi, odczep się ode mnie, to przecież nie moja wina. To trochę tak jak dziecko mówi, no przecież sprzątałem, nastolatek na przykład w swoim pokoju, a rodzice mówią, no ale ciągle jest bałagan, a dziecko na to, no ale przecież sprzątałem. Otóż, jeżeli ktoś popełnia błąd, coś ewidentnie nie działa, coś się zepsuło, czegoś nie zrobił na czas, a jednocześnie mówi, to nie moja wina, to reaguje oporem, czyli jest to ściana, blok. Odpowiada do ciebie, blokując ten komunikat. I najprawdopodobniej jest to sygnał właśnie głębokiego poczucia winy, czyli takiego poczucia wewnętrznego lęku, który nie pozwala z popełnionego błędu skorzystać, nie pozwala się jemu przyjrzeć. W związku z tym taka osoba reaguje obronnie. Najczęstszą reakcją na lęk i poczucie winy, czyli poczucie dyskomfortu, mniejszej wartości, który jest gdzieś tam w środku głęboko schowane, najczęstszą reakcją na poczucie winy jest agresja, jest odrzucenie informacji zwrotnej. No i tutaj jest sprawa niesłychanie istotna dla osobistego rozwoju. Nie możemy skorzystać z informacji zwrotnej, którą przynosi nam kłopot, porażka, błąd, jeżeli ją blokujemy. Im bardziej czujemy się winni i ta wina jest w nas głęboko osadzona, tym mniej możemy skorzystać z informacji zwrotnej. Bardzo często, kiedy ktoś mówi, odczep się ode mnie, nie chcę cię słuchać, to nie moja wina, a ewidentnie coś zawalił, to mówi po pierwsze, nie jestem gotów do tego, żeby przyjąć informację zwrotną. Po drugie, nie jestem świadomy tego, że informacja zwrotna i popełniony błąd może przynosić dla mnie interesujące informacje. Może być to również komunikat do ciebie, który mówi, nie jestem gotów od ciebie przyjąć informacji zwrotnej, ponieważ jesteś matką, ojcem, szefową, szefem, do którego nie mam zaufania, ponieważ wcześniej byłeś represyjny. Albo też wcale nie musi to mieć związku z tobą personalnie. Jak mówią Amerykanie, it's nothing personal, to jest nic osobistego. Taka osoba po prostu już nawykowo przez lata swojego doświadczenia, broniąc się, nie przyjmuje informacji zwrotnej, więc mówi, odczep się ode mnie, to nie moja wina, to się samo zepsuło. Bo bez względu na to, jak bardzo się postarasz, ona nie jest gotowa. A zatem, kiedy ktoś mówi, to nie moja wina, daj mi spokój, nie zawracaj mi głowy, to się samo zrobiło, samo zepsuło, odczep się ode mnie. Mówi, nie jestem gotów. Mówi, nie jestem gotów przyjąć od ciebie. Mówi, to tak bardzo jest dla mnie bolesne i trudne, że muszę te informacje zablokować. Oczywiście mówi w cudzysłowie. Mówi poprzez zaprzeczenie, poprzez blokadę. I po to, żeby móc zacząć korzystać z informacji zwrotnych, po to, żeby móc rozumieć, co wynika z popełnionych błędów, wpadek, klęsk, trudności, nie mogę mieć w sobie zapieczonej, zadawnionego poczucia winy, zadawnionego braku wartości, głębokiego lęku, ponieważ wtedy właśnie będę odrzucać wszelkie informacje zwrotne. W Polsce niestety w toku edukacji, także w biznesie, w zarządzaniu ludźmi, mamy dość mało przestrzeni do przyjmowania informacji zwrotnej. W takich przedsięwzięciach edukacyjnych jak przedszkola Montessori, czy szkoły waldorskie, czy edukacja fińska, czy edukacja bez przemocy. Tam pojawia się zaproszenie do tego, żeby błąd, pomyłkę traktować jako możliwość wyciągnięcia wniosków, jako możliwość udoskonalenia tego, co robiliśmy wcześniej. Jeśli w środowisku
wychowawczym, edukacyjnym, zawodowym takiego przyzwolenia na informacje zwrotne, na rozmowę o błędach nie ma, ludzie naturalnie będą informacje zwrotne odrzucać, mówiąc: odczep się, to nie moja wina. Będą mówić jak dzieci: przecież sprzątałem, przecież sprzątałam. A zatem mamy pewne napięcie, poczucie winy kontra odpowiedzialność. Nie możesz brać odpowiedzialności za swoje sprawy i za swoje życie, jeśli jesteś nieustannie obciążony poczuciem winy i bronisz się, żeby to poczucie winy nie zwiększyło się, nie odezwało się w tobie echem poczucia mniejszej wartości. A zatem po to, żeby móc rozwijać siebie, także tworzyć środowisko edukacyjne, zawodowe, rodzinne, w którym możemy rozmawiać o różnych sytuacjach, także trudnych, wprost, bez poczucia winy, to po to, żeby móc tego dokonać, po pierwsze, musisz zacząć od tego, że to nie twoja wina. A zatem po pierwsze, to nie twoja wina. Po drugie, dopiero kiedy uwolnisz się od poczucia winy i otworzysz się na możliwość dialogu z innymi ludźmi, z sobą, ze światem, możesz zacząć brać odpowiedzialność za rezultaty różnych swoich poczynań, także tych, które będą z punktu widzenia biznesu, życia, codzienności błędami, bo popełniamy błędy, ale możemy popełniać mniej błędów, możemy je eliminować ze swojego życia pod warunkiem, że damy sobie dostęp do rozumienia, co zaszło, do feedbacku, do informacji zwrotnej. Jeśli ktoś głęboko czuje się winny i co więcej tę winę ukrywa przed sobą i przed światem, nie jest gotów do wzięcia odpowiedzialności. Zapraszam już 5 października o godzinie 18 w Centrum Inspiracje. Dekalog twojej wewnętrznej przemiany. Po pierwsze, to nie twoja wina. Maciej Benewicz, zapraszam serdecznie.